Może najpierw odpowiem na pytanie, czy chłód jest dobrem. Właściwie wszyscy powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chłód jest luksusem. Warunki techniczne dla obiektów leczniczych, dla obiektów szpitalnych przewidują, że cały szereg pomieszczeń w tychże obiektach musi być klimatyzowany. Czy to jest luksus? Nie, to jest wymóg, to jest konieczność. Trudno sobie wyobrazić takie pomieszczenia, jak te, w którym się znajdujemy, gdzie pomieszczenie byłoby klimatyzowane, nie byłoby kondycjonowane. Centra handlowe, obiekty sportowe, widowiskowe. Ja przepraszam, na chwilę wejdę panu słowo, bo chłód jest potrzebny latem, prawda? Czy państwo mogą mi wspomóc, jaka jest temperatura w czynnika w sieci ciepłowniczej? 4 stopnie woda lodowa. Nie. Tak, przepraszam, czynnika w sieci ciepłowniczej. Jaka jest temperatura czynnika w sieci ciepłowniczej latem? Na zasilaniu czy na powrocie? Na zasilaniu. 75-140. Tak. No to panie prezesie, w takim razie chyba urządzenia absorpcyjne nie mają szansy, żeby sprawdzić się w tych warunkach. Urządzenia absorpcyjne potrzebują wyższego parametru 85-90 stopni. I oczywiście tutaj istnieje pewien próg wejścia, zresztą Warszawa doskonale zna ten problem. Próg wejścia mocowego jednak decyduje o opłacalności tego typu inwestycji. Natomiast urządzenia absorpcyjne mogą być zasilane gorącą wodą o parametrze 65-75 stopni, czyli o takim parametrze, jaki jest powszechnie dostępny w lecie w sieciach ciepłowniczych. Więc ta bariera techniczna w zakresie zastosowania ciepła. Mamy wyjście. Ta bariera techniczna w zakresie zastosowania ciepła do produkcji chłodu bez konieczności podnoszenia parametrów sieci w okresie letnim jest podobna. AD. Absorpcyjne. Proszę Państwa, wracając do pierwszego wątku, czy w takim razie chłód jest luksusem, ja powiedziałbym, jestem bliski stwierdzenia, że nie. No, oczywiście są miejsca, gdzie on nie jest konieczny, ale dzisiaj trudno sobie wyobrazić cały szereg miejsc, obiektów, gdzie przebywanie w powierzchni niekondycjonowanym, nieklimatyzowanym, to nie jest komfortowe. I tutaj dochodzimy do takiego miejsca, w którym zaczynamy mówić o komforcie cieplnym tak naprawdę. Nie tyle o chłodzie, nie tyle o cieple, co o komforcie cieplnym. I wydaje się, że właśnie sprzedaż komfortu cieplnego, czyli chłodu i ciepła, komfortu cieplnego, to jest przyszłość ciepła systemowa. Biorąc pod uwagę również to, że dzisiaj mamy pokonaną tą barierę technologiczną i bez konieczności podnoszenia parametrów sieci w okresie letnim możemy produkować